6 ryby pływają. Nie wiem, czy to tak będzie widać. Światło mogłem zapalić. Idę je trochę poczyścić muszę, bo tam jeszcze takie te najmłodsze to mają siatki takie tam, wiecie, drobne, żeby to się nie zapchało. Zresztą to trzeba czyścić. No ale dobra. Tak to tam, no nic nie będzie widać, bo to skaczą, plapią. Kamerę na głowę najwyżej ubiorę. Tutaj potokowce siedzą. Nie wiem, czy to coś widać tam. Dobra, na chwilę się wyłączę, bo muszę sobie kitel ubrać, rękawice. O, a tu są takie te najmniejsze z najmniejszych. One są karmione od 21 marca dopiero, a wylęk był 6 marca. Że to takie tam całkiem mini mini. Dobra, zaraz się włączę tu z powrotem. No dobra, kamera na głowie. Coś tam chyba będzie widać. Rękawice jeszcze tylko i... Te co większe to wyskakują oczywiście. Która silniejsza to... No i ciekawa świata, nie? To sobie wyskoczę. Jedna tutaj była taka obgryziona jakaś, znaczy zdechła, o, jakaś mniejsza taka, to też. Dzisiaj tak trochę trawę pokosiłem, aż już trawę tutaj w kółko te u góry. Bez tego, bez zbiornika traktorkiem objechałem. Ziemniaków trochę nasadziliśmy. Nasze standardowo, tyle co tam zawsze z tej strony tutaj były, to są już posadzone. Że to mamy posadzone. Tą łyżkę do koparki, widzicie, bym musiał skończyć spawać. Wczoraj chyba Jacek mi przygotował materiał na te zastrzały, bo tam jest strasznie cienka ta rura nośna, taka wiecie, w poprzek u góry na łyżce to jest. To jest tak, jakbym tutaj taką rurę z ogrodnictwa wyciął tam, ja nie wiem, czy tam trójka ścianka jest, aż dziwne, że to tyle wytrzymało przy skarpówce. No i też stąd te pęknięcie takie na tej rurze, ona jest ze szwem i to pęknięcie się ciągnie po szwie akurat, że to. A dzisiaj uchwyt przyszedł spawalniczy, to zobaczymy. O, właśnie te małe, to tutaj mam jeszcze siatkę taką, takie wiecie, no jak moskitiera tam w domu, bo tak to te maluchy by tutaj przez te siatki z nierdzewki przeszły. No i to trzeba jeszcze trochę się pomęczyć z nimi tutaj. A tak wiadomo, siatka na siatkę jak wklejona, no to jednak zawsze tutaj bardziej ten, bardziej to jest upierdliwe. Bardziej się zapycha, że to trochę tutaj z tym czyszczeniem trzeba się przyłożyć do tego, ale thank you.
Jeszcze też chciałbym od razu, jak robię tą skarpówkę, bo spadnie, dobra, gdzieś wyskoczyła mi tutaj na tym, to chciałbym zrobić sobie ten chwytak taki pięciopazurzasty, co mam pod komatsu, i no bym musiał od razu założyć ten trójniki, zawory, żeby to, wiadomo, do tego, do chwytaka, no to bym musiał mieć gdzieś szybko złącza i się wpinać z wężami przecież od chwytaka, żeby to otwieranie, zamykanie działało. Trochę tutaj przy tych rybach jest siedzenia teraz, no ale z drugiej strony jeszcze trochę i wyjadą większość, przynajmniej to, co było zamówione. Później zobaczę, jak tutaj z miejscem, ale na pewno te małe będą porozkładane. O, a tu już nie mam tych siateczek wklejonych. Tą to w sumie no mógłbym wyrwać, bo tutaj jest już taka ciut większa ryba, znaczy ciut większa, z tego samego okresu, ale ze starych tych, ze starych tarlaków, ze starych samic, z dużej ikry, no to ten wylęk jest dużo większy. A tak to jest to, mówię, no. A te siatek nie mam na gotowo, całkiem drobny, no bo to by było nie do ujechania tutaj, że to później, wiecie, rybka większa. A to się tak zazębia, że im większa ryba, tym tej ryby wagowo się robi więcej biomasy. Tutaj tej karmionej jest coraz więcej. No i też od razu się robią te problemy ze złożem biologicznym, bo ta błona biologiczna, jak się zaczyna zrywać, bo to wszędzie w rurach narośnięte, zaraz wam pokażę, jak to wygląda, no to na takich małych siatkach to wszystko by tam siadało i nie do ujechania by było, chociaż bywały okresy, że to w nocy co półtorej godziny czy co dwie godziny trzeba było iść siatki poczyścić, bo by się woda z koryt górą przelała, a ta biomasa, nasza biomasa, kurczę, nie wiem, czy to tak będzie widać, takie o, gluty, farfocle wszędzie obrastają, tu na brzegu koryta widzicie też coś takiego, to jest bardzo potrzebne tutaj, ale no w nadmiarze no to się robi upierdliwe. A jakby nie patrzeć, wiecie, ja tam nigdy badań jakichś laboratoryjnych nie robiłem, co to kurde, z czego to się składa, ale na pewno dużo, dużo, wiecie, ryby srają, to te wszystkie odchody w obiegu takim zamkniętym, że to woda ciągle krąży, no to zaraz azotyny, amoniak, wszystko wzrasta. A jednak te bakterie nitryfikacyjne pomagają utrzymać jakoś to w ryzach. Zdarzają się okresy takie, że to azotyny są podwyższone. O, tu jakieś są zdechlaki, ale to patrzę, takie z tych mniejszych, no i obskubane. Obskubane znaczy przez inne, silniejsze ryby, no bo to przyroda, to tam tego nie uniknę, a widzicie, no takie zjedzone.
Pomimo tego, że karmione, to nie, że ryby głodują, tydzień czasu żarcia nie dostają. No ale to tak to wygląda. Tamta strona jest zalana tylko wodą. Znaczy to nie było czyszczone, bo ryby z tej strony poszły na tą stronę w swoim czasie, jak tam już przyszedł czas na przerzucenie tego wszystkiego. Ta ostatnia partia jak się wylęgła, to wtedy. No i co? I teraz do mycia ryby wyjadą, to będzie trzeba pomyć. Znaczy pomyć to mówię tak samą wodą, tylko właśnie tę błonę biologiczną zmyć stąd. A mycie takie z dezynfekcją, że tam będziemy to czyścić i dezynfekować, no to dopiero wtedy, jak następny sezon na jesień się zacznie. No tutaj też nie tego, nie mówiłem, tu są też potokowce mniejsze. Ciut takie, że nasze mniejsze od tamtych z przodu, co były. Tą szczotkę to sobie wezmę tutaj, bo to na noc ostatni obchód jak robię, to jeszcze właśnie te tutaj siatki takie to czyszczę. Dobra. Teraz jeszcze tutaj to mi zostało do poczyszczenia. Te są duże, to już ich nie trzeba zamiatać, bo one praktycznie przy takim zagęszczeniu wszystkie te odchody do tyłu podwachlują mi, że tak powiem. Patrzę tylko. Aha, tam mam rękawice, dobra to. Tu też właśnie te styropiany wszystkie co leżą, no to skaczą, kurczę, trzeba było pozabezpieczać, bo to ryba już duża, silniejsza. I to chciał, nie chciał. Nasze poziom wody i takiej im tam obniżyłem. Ale mimo wszystko, no a też nie mogę nieskończoność tą wodę im tam obniżać, że to będzie masa ryb, a pół koryta wody tylko, no bo to kurde, to tak też się nie da, nie? Znaczy dać to by się dało, tylko kwestia jak długo one by wytrzymały. A tutaj tylko otwieram z tyłu te odchody, co są. Tutaj przegarnąć muszę, zobaczyć czy nie ma żadnych zdechłych, bo to też mówię, się tutaj wycinają, że tak powiem, jak któraś jakaś słabsza, czy już tam zaczną ją skubać, no to nie odpuszczą, no to. O, tu jest dwie. A te już są, czekajcie, wezmę tak na rękę, złapię, no właśnie, czy to tam coś widać. W granicach, tak gdzieś od 4 do 7 gram, to też zależnie jak tam. Tutaj są porozkładane, ale tutaj pasza posypana. Dzisiaj piątek. W środę chyba paszę zamawiałem. W czwartek została wysłana. Czyli dzisiaj powinna u mnie być. A ja nawet od tej środy, gdzie czy tam w czwartek, że już paleta wyjechała, została odebrana z magazynu, to do dzisiaj nawet SMS-a z poczty nie dostałem,
I dzisiaj oczywiście też paleta nie przyjechała, że to standardowo. O, też była jedna prowizorka i partacze. Może się uda w poniedziałek, ale tak bardziej celuję nawet, że to we wtorek dopiero do mnie dojedzie. Tutaj były dwie. Że to mówię, no firma do zaorania. Albo jak nie wyrabiają, to niech nie biorą usługi, że na drugi dzień będzie u mnie, u adresata. Jeszcze coś mi tutaj gdzieś, to właśnie tu, bo to przecież ja za to płacę i kurde, później walczyć z tymi patałachami to też nie ma za bardzo jak, bo nie ma z kim rozmawiać. Reklamować to koniec końców utknąłem na tym kiedyś tam jeszcze, jak tam próbowałem, to mi napisali z działu reklamacji, czy tam jak oni się zwą, że muszę mieć ten, aha, znaczy dobra, nawet nie do tego, ale to później gdzieś tam mi napisali, bo próbowałem reklamować, no ale utknąłem na tym, bo tam się taki druczek u nich wypełnia, podaj numer umowy z Pocztą Polską, nie? A to ja nie mam umowy zawartej, tylko nadawca. No i koniec końców dostałem odpowiedź, że ja jako adresat nie mogę reklamować, bo nie mam z nimi podpisanej umowy. I mogę sobie, wiecie, ostatnio, znaczy nie ostatnio, to tam całą zimę praktycznie, jak oni wożą na paletach jakiś tam węgiel jako groszek, no to te palety upierdolone takie, że to ciężko się do tego dotknąć, bo zaraz człowiek uświniony, jakby to kurde z kopalni prosto wyszło. Ostatnio chłopak przyjechał, to też cały upierdolony, jakby to z podziemi wyjechał górnik. Łapy czarne, dokumenty ubabrane, te listy przewozowe, że ja mówię, no to tak wiecie, no nie osądzaj po wyglądzie czy po okładce, no ale to tak niestety wygląda u nich. I dobra, tu mamy też dobra, na razie się rozłączę, przejdę sobie jeszcze raz do tyłu, tam kamerę tylko ściągnę, gdzie to jest ten. To na razie. No już jestem na warsztacie, kot żarcie dostał, tu widzicie, od tamtego czasu nawet jeszcze frezarki nie posprzątałem. Fajnie to tutaj działa, jak już doszedłem co i jak, to kurde eleganckie. A tych otworów Fi50 w takich blachach to jeszcze trochę mam do powiercenia, że zakup dobry i za tam 50 zł chyba. Leżak magazynowy. Iveco. Kurde, już nie wiem ile tutaj stoi na tym. No, kilka tygodni pewnie, ale rozrusznik oczywiście padł. Wykręciłem za tego. Syn zawiózł do majstra. Wczoraj właśnie do mnie dzwonił, że ma go na stole. No i co się dzieje, bo na stole mu działa, nie? Ja mówię, no kurde, cyka, cyka i nie jedzie. Nie startuje. No to
profilaktycznie wymieni ten elektromagnes, bo tu jest, mówię, te dojście takie do dupy. Tu widzicie, tu blaszki poszykowane. Dwa będą zaszczały z jednej strony, dwa z drugiej, bo ta rura to tutaj, to kurczę, normalnie ciągle to przepalałem. No ale jakoś to ten dziwne, mówię, że to się kupy trzyma. Aha, uchwyt, dobra, uchwyt to sobie jutro zmienię. Ile drutu w ogóle, bo to właśnie, kurde, jak tego to drutek by trzy... O, to jeszcze mam tutaj drutu. Jak hamulec. Kurde, za ciężko to hamulec. Jedną ręką. O, teraz lepiej. Dobra, bo to i tak drut sobie wwinę, nasze nawinę tam do środka. I co? Coś tu chciałem i nie wiem co. Aha, idę zobaczyć ten chwytak, czy do niego tam w ogóle na hangarze dojdę. Znaczy koparką bym pojechał, bo to ciągnikiem tam nie przejadę. I zobaczymy. Zobaczymy co to tam, czy to się uda tak. Ciepło, nasze raz ciepło, raz zimno, nie? Bo ten chwytak, ja tu zakluczałem, chyba nie zakluczałem, to najpierw jeszcze sobie przyjdę raz. Pod ten chwytak to szybko złącze mam, no to nie jest gotowe. Tu mam tego komarka w częściach i mojego żaka. O, nie widać, tutaj ciemno, ale taki sprzęcioł. Też niekompletny, gdzieś kurde części, nie wiem gdzie. O, to mam, z tego bym wtedy zrobił do tego chwytaka, tylko tu bym musiał takie, wiecie, blachy, a to nie widać, tak trochę do środka i takie, i tu na środku, żeby stworzeń był wachliwie, żeby to było za tego założone. Coś tak jak łyżka w cyklopie, nie? Tu już mogę to pozamykać. Dzisiaj to nie mam zacięcia tutaj walczyć. Kwiaty kwitną, magnolia też, zresztą to nie zmarzła, bo nie miała jak zmarznąć. Glicynia powoli, powoli zaczyna. Też stara, to jeszcze tutaj jak ten łącznik, tu piętro było jeszcze takie, wiecie, przeszklone ze stołami, jak za czasów ogrodnictwa, no to cały ten narożnik był zarośnięty. Dobra, a zobaczymy ile tu wody. Patrzcie, sucho. Kilka dni, no z 3 dni, 4 słońca i już mamy sucho. Winogrona dalej leżą. Os jest wszędzie pełno. Tu w koparce też siedzą w KMC. Skrzynia palety w większości puste. Jak to tutaj się... Kurde, żeby mnie tutaj zaraz jakieś osy nie napadły. Tu jest od Atlasa, a tu jest... O, kurde, duże trochę to będzie do... Ale... Żeby jakieś tam kamienie poukładać, czy co, to by z tego może zrobił. No to nie będę wchodzić, bo to na tu przeważy. Może i nie.
Nie wiem. Dobra, nie będę się tam pchać. Ale ten szary chwytak bym musiał w tą stronę tutaj jakoś wyciągnąć. Tą łyżkę mam do sprzedania. Taka wąska nasza chwytak, nie łyżka. Z wyrzutnikiem jest, że to jest, jak się łyżka otwiera, no to nic nie zostaje w środku. Tak jest, czekajcie, paleta ma 120, z 1,70 m chyba jest, nie pamiętam, 30 albo coś koło 30 szeroka. Ja to kiedyś na cyklopie miałem założone. No tak trochę, o i tam nawet to ucho od cyklopa mam, że patrzę, osy siedzą w środku. Aha, jednemu z kolegów obiecałem, czemu tak ten, nie było mnie trochę na YouTubie, że powiem. No i prawdopodobnie, bo to oficjalnie nic do mnie nie dotarło. Tu patrzę, aha, tu mam uchwyt, jak go kiedyś szukałem do kamery. Ale na kilku kanałach, w komentarzach tak dość ostro dałem popalić Urszulce, ale nie tej z trenów Kochanowskiego, tylko tej szefowej Eurokołchozu. No ale zdania nie zmienię i nadal uważam, że cały ten Eurokołchoz defiladowym krokiem zmierza w kierunku IV Rzeszy. I to robią wszystko tak, żeby to ludzi zgnoić, zgnębić, stłamsić i... A, teraz patrzę tutaj na te nowe węże, na tym... Na rębaku, przecież ja ten, mam rozdzielacz do założenia jeszcze na łuparce, kurde, też to... Kiedyś trzeba się wziąć za to. Dobra. Idę do domu chyba, bo już... Tutaj to co, będę więcej się szwędać. Nawet nie wiem, która godzina, bo akurat sobie ten telewizorek od kamery tak zapiąłem na ten. Tutaj maliny dopiero wyrastają. I piesol. Chodź. Trawa raz była koszona, a już znowuż do koszenia. Bym musiał, jak zjadę Iwekiem z tych najazdów, najechać kosiarką i noże wykręcić z tego traktorka, bo to już chyba nie wiem, z 6 lat go mamy. A raz chyba 2 lata temu noże ostrzyłem zamknięte. Dobra, na razie, cześć. Co, do chałupy? Gdzie chcesz iść? Ej. No, to na razie.